czerwony kapturek, bajka dla Karolka i Alicji. Była sobie kiedyś mała, prześliczna dziewczynka. Była uśmiechnięta, radosna, lubiła bawić się nieopodal lasu, biegać, skakać, śmiać się i śpiewać piosenki. Często odwiedzała swoją babcię, która mieszkała w lesie. Babcia bardzo kochała swoją wnuczkę. I pewnego razu kupiła jej w prezencie czerwony aksamitny kapturek. Dziewczynce tak się spodobał ten kapturek, że od tego czasu zawsze go zakładała. Dlatego nazywano dziewczynkę czerwonym kapturkiem. Pewnego razu mama zawołała czerwonego kapturka i wręczyła córeczce Wiklinowy koszyczek i powiedziała. Córeczko, biegnij do babci, ile masz tylko sił w nóżkach i zanieś jej jedzenie, bo babcia jest chora i leży w łóżku. Na pewno się ucieszy, kiedy ją odwiedzisz. Ale pamiętaj! Byś pod żadnym pozorem nie zbaczała ze ścieżki, którą znasz. Idź prosto do domku babci, jeśli kogoś spotkasz, nie rozmawiaj z nim. Gdy już tam będziesz, przywitaj się ładnie z babcią. Bądź grzeczna. Czerwony kapturek pomachał mamusi i powiedział: Dobrze, mamusiu, nie martw się. Biegnę prosto do babci. A mama jeszcze za nią krzyknęła: Nie rozmawiaj z obcymi. Czerwony kapturek kiwnął jasną główką i wszedł do lasu, ale zapomniał o przykazaniach mamy bo ujrzał przepiękne kwiaty nieopodal ścieżki i postanowił zrobić bukiet dla babci. Zaczęła dziewczynka zbierać kwiaty. Związała kolorowy bukiecik i nagle pojawił się ku kudłaty wilk i przemówił ludzkim głosem. Dzień dobry, śliczna dziewczynko. Dzień dobry, odpowiedziała grzecznie czerwony kapturek. A co tam masz w koszyczku? Zapytał wilk. Koszyk z ciastem dla mojej babci. Idę do niej, bo jest chora. Muszę ją odwiedzić. Chytry wilk pomyślał sobie: ta mała wygląda bardzo smakowicie. Na pewno będzie bardzo smaczna. Muszę coś wymyśleć, żeby połknąć i czerwonego kapturka i babcie. Zapytał dziewczynkę o drogę do babci. Gdzie mieszka twoja babcia, dziewczynko? I czerwony kapturek odpowiedział bez wahania: A tu, niedaleko. Tutaj, na tej ścieżce, gdzie rosną trzy ogromne dęby, za tymi zaroślami. Tam jest mały, niewielki domek. Bardzo łatwo do niego trafić: tam mieszka moja babcia. Wilk wykorzystał chwilę nieuwagi czerwonego kapturka. I czmychnął ścieżką w kierunku domku babci. A dziewczynka dalej zbierała kwiatki. Przez ten czas wilk, który był duży i szybki, pobiegł do babci, zapukał do niej, a babcia zawołała – kto tam? – To ja, czerwony kapturek, babuniu – odpowiedział wilk cienkim głosem – przyniosłem ci ciasto. – Wejdź, kochana wnusiu – odparła babcia. Wilk wszedł do środka i połknął babcie w całości. Gdy czerwony kapturek dotarł na miejsce, zastał już tam przebranego w babci ubrania wilka, który leżał w łóżku przykryty kołdrą. Widok ten nie zdziwił dziewczynki. Powiedziała dziewczynka, że babcia jest chora i leży w łóżku. Usiadła dziewczynka na skraju łóżka. I zaczęła rozmawiać z babcią. Babciu, a dlaczego ty masz takie wielkie uszy, żebym cię mogła lepiej słyszeć, kochanie odpowiedział wilk. A dlaczego ty masz takie ogromne oczy, żebym cię mogła lepiej widzieć? Jaka jesteś śliczna? A dlaczego ty masz takie duże zęby, babciu? zapytał czerwony kapturek. – Żebym cię mogła zjeść. I gdy tylko to wilk powiedział, połknął czerwonego kapturka. A ponieważ się już bardzo najadł babciom i czerwonym kapturkiem, to postanowił się jeszcze przespać w domku babci. I zasnął. Okno w pokoju było otwarte, więc straszne chrapanie wilka usłyszał pan myśliwy. Który właśnie przechodził niedaleko chatki babci. Ale głośno chrapie ta babcia. Wejdę i zobaczę, czy tam z nią wszystko w porządku, pomyślał pan myśliwy. Zajrzał do domu i zobaczył tam śpiącego wilka. I pomyślał sobie o matko. Pewnie zjadł babcie i czerwonego kapturka. Zaraz mu rozetnę brzuch. I w tym momencie i w tym momencie z brzuszka wilka. Wyskoczył zdrowy czerwony kapturek i babcia. Myśliwy szybko zszył brzuch wilka i wygonił go do lasu. I jeszcze krzyknął za nim. A jeszcze cię tu raz zobaczę w okolicach babci domku. To zobaczysz, zaszczele cię. Uciekaj stąd. Myśliwy babcia i czerwony kapturek bardzo się ucieszyli, że wszystko się dobrze skończyło. A dziewczynka postanowiła, że już nigdy przenigdy nie będzie rozmawiać z nikim obcym i zawsze będzie słuchać mamusi. Wróciła do domu i opowiedziała całą tą historię swojej mamie. I tak to właśnie było z czerwonym kapturkiem.